zdążymy do matury. Niech dzięcioły w lesie kują, maturzyści dziś balują. Dobry wieczór panią. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Przez 4 lata zdobywaliśmy wiedzę i w maju tego roku musimy wykazać się nią na egzaminie dojrzałości. Dzisiaj jednak, kierując się słowami Czesława Miłosza, 100 dni przed egzaminem dojrzałości, pamiętaj maturzysto, że żyjesz tu i teraz, masz jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie, choćby ktoś inny mógł mieć zdanie. Skorzystajmy więc dziś z tej chwili. Serdecznie witamy dyrekcję zespołu z Szkół Mechanicznych w Głubczycach, panią Barbarę Pawłuś. Szanowne grono pedagogiczne. Wielce szanownych gości. W szczególności telewizje pogranicze. Pana fotografa. Witamy również absolwentów naszej szkoły, zespół Emotiv, który dziś będzie nam przygrywał. Naszych kochanych rodziców oraz was, koleżanki i koledzy. Studniówka to czas zabawy, to pierwszy bal, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Jesteśmy szczęśliwi, że w tym trudnym covidowym czasie możemy być tutaj i teraz. Prosimy panią dyrektor zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach o zabranie głosu. Dobry wieczór. Na wstępie chciałabym wszystkich przywitać. Witam rodziców. Witam kadrę pedagogiczną, witam wszystkich maturzystów. W imieniu swoim i kadry pedagogicznej dziękuję wam za zaproszenie na wasz bal maturalny, za to, że możemy dzielić z wami tą ważną i wyjątkową chwilę. Jednocześnie pragnę podziękować rodzicom, wychowawcom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dziękuję. W imieniu również dyrekcji kadry pedagogicznej. Życzę wam, drodzy maturzyści, aby ta droga nowa, przed którą jesteście, żeby była pełna pozytywów. Dziękuję. Dziękujemy. Przed nami matura, już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila, moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Razem przeżyliśmy tak wiele. Studniówka to taki wieczór, który skłania do refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swoje poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Dziś za to wszystko dziękujemy, a te kwiaty niech będą wyrazem naszej wdzięczności. Pragniemy również złożyć ukłon w stronę naszych wychowawców. Dziękujemy pani profesor Dorocie Pieczyrak-Nowak, pani profesor Agnieszce Wałkiewicz, panu profesorowi Marcinowi Chryckiewiczowi oraz panu profesorowi Krzysztofowi Pieczyrakowi, którzy nigdy nie tracili sił, by przemówić nam do rozsądku. Rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie. Przyznajemy, byliśmy niesforni, dlatego tak mocno pragniemy przeprosić za popełnione błędy i podziękować za wyrozumiałość. Wy zawsze staraliście się nas służyć pomocą, obdarzyliście zrozumieniem i wiernie towarzyszyliście we wspólnej wędrówce.
Lata wspólnej nauki minęły nam zadziwiająco szybko. W szkolnej rzeczywistości, trudach pracy i radościach sukcesów towarzyszyliście nam zawsze wy, drodzy wychowawcy. Pragniemy podziękować dziś wam za przekazaną wiedzę, za waszą wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie szczerze przepraszamy za wszelkie kłopoty, których nieumyślnie przysporzyliśmy. Prosimy o wystąpienie wychowawców poszczególnych klas. Klasy czwartej i panią profesor Dorotę Pieczyrak-Nowak. Oraz pierwszego wychowawcę klasy czwartej L, pana profesora Krzysztofa Pieczyraka. Niech te kwiaty staną się symbolem naszej wdzięczności. Gorące podziękowania również należą się naszym rodzicom, którzy przez całe życie są przy nas. Wspierali nas swoją radą, pomagają, dodają otuchy, są wyrozumiali, cierpliwi i zachęcają nas do pokonywania przeszkód. Ale także podtrzymują nas na duchu w chwilach słabości. Kochani rodzice, żadne słowa, wywody, długie mowy nie wyrażą tego, co czujemy. Nie sposób zapomnieć o naszych profesorach, pani Aleksandrze Brodowicz i panu Markowi Malewiczowi, nauczycielom wychowania fizycznego, dzięki którym staraniom możemy zatańczyć tradycyjnego poloneza. Zapraszamy na środek. Kierujemy w stronę pani Barbary Kaźmierczak, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Studniówki oraz wiceprzewodniczącej Rady Rodziców. Bez pani Barbary zapewne dziś nas tu nie było. To ona wspierała nas swoją radą i doświadczeniem. Pani Basiu, bardzo pani dziękujemy i zapraszamy do nas. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Rodziców oraz Komitetu Organizacyjnego Studniówki chciałabym bardzo serdecznie podziękować dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych, całemu gronu nauczycielstwie, wszystkim wychowawcom, wszystkim pedagogom oczywiście, całej obsłudze szkoły. Przez te wszystkie lata wspieraliście nasze dzieci. Głos się łamie. Naprawdę bardzo wszystkim dziękujemy za tą pomoc, za tą opiekę, za sygnał, kiedy był potrzebny, żeby rodzice zwrócili uwagę. Wszystkiego dobrego, a wam maturzyści oczywiście wspaniałego balu studniówkowego, powodzenia na maturze i wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dziękuję. W tym szczególnym dniu dziękujemy również gospodyni tego miejsca, pani Bogumile Kobelu. To właśnie dzięki niej możemy się dziś tu bawić. Dziękujemy za pomoc w organizacji naszego balu oraz rady płynące prosto z serca. Zapraszamy. Pragniemy podziękować pani profesor Annie Kobelu oraz pani profesor Elżbiecie Śmidodzie, które wspierały nas w przygotowaniu do naszego balu. Zawsze mogliśmy liczyć na słowa otuchy oraz nieocenioną pomoc. Zapraszamy na środek.
wdzięczności pragniemy złożyć wszystkim, którzy wsparli nasze studniówkowe działania. W szczególności dziękujemy firmie Kazex, panu doktorowi rehabilitacji Łukaszowi Broszko, panu Krzysztofowi Góro prowadzącemu zakład kamieniarski, panu Robertowi Olszowy prowadzącemu ośrodek szkolenia kierowców i szczególne podziękowania kierujemy do firm. Firmie Toffar w Głubczyce, firmie PKS w Głubczyce oraz Galerii Ciepła Husar. Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest rzeczy kolej i taki jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym technikum, powoli, nieubłagalnie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnijmy wszyscy, że za 100 dni czeka nas trudna matura. To jeszcze przed nami. Dzisiaj jednak już tutaj zdajemy inny egzamin. Egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj gromadzonym wspaniałych wydarzeń. Życzymy miłego. Niech się każdy bawi do samego rana, a ta studniówka niech z tego będzie znana, że osoby towarzyszące dotrzymywały nam kroku, że żaden nauczyciel nie stał z boku, że nikogo podczas tańca nie zmoży sen błogi, a każdego jutro rano będą boleć nogi. Skończymy o pianiu pura, a później już tylko matura. Prosimy panią dyrektor o rozpoczęcie naszego balu. Oto nadszedł ten wyczekiwany moment. Poloneza, czas zacząć. Thank you.
Witamy. Dobra, pojedziemy. Raz, dwa, trzy. Witamy wszystkich. Bardzo się cieszymy, że mimo zaistniałej sytuacji pandemicznej możemy tutaj no prawie wszyscy być. Miło, świetne. Jest cudowna atmosfera, naprawdę każdy się z każdym dogaduje. Wszyscy razem tańczymy na parkiecie, nie ma że uczniowie, nauczyciele. Każdy się super ze sobą dogaduje i wszyscy razem się świetnie bawimy. Jest. Bardzo się cieszę, że ta studniówka się odbyła. Jest fajna atmosfera i świetnie się bawimy. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Jak najpiękniejszy świat.
Witamy z tej strony uczniowie 4 CD. Chcielibyśmy wam serdecznie powiedzieć, że bawimy się na studniówce naprawdę dobrze i jest dobra orkiestra i polecamy serdecznie i myślimy, że na waszych studniówkach będziecie bawić tak samo dobrze jak my. Pozdrawiamy również pozostałych uczniów i wszystkich nauczycieli, którzy są z nami. Tak bardzo kocham ją, co dzień nie mieć się śni. Wiesz dobrze o tym, że ja wypełnia moje sny. Uwielbiam śmierdziej, chcę się też śmierć. I wciąż powtarzam, że nie mogę bez niej żyć. Co? Hey!
Dobry wieczór Państwu. Dziś bal maturalny Zespołu Szkół Mechanicznych, gdzie główną rolę odgrywają klasy maturalne o kierunku technik ekonomik, technik logistyk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych. Wszyscy bawią się bardzo dobrze, co będzie widać na migawkach filmu. Drodzy uczniowie, za niedługo matura, egzamin dojrzałości, a po tym moment podejmowania pierwszych poważnych decyzji. Bez względu na to, co podejmiecie, życzymy Wam wytrwałości w podejmowaniu słusznych i tych właściwych decyzji oraz wiary we własne możliwości. W imieniu Pana Dyrektora, Jana Łaty i swoim dziękuję bardzo rodzicom za współpracę i zaangażowanie oraz za 4 lata owocnej pracy. Dziękuję bardzo.
Witam wszystkich serdecznie. Studniówka jest bardzo fajna, bawimy się bardzo fajnie, zespół gra też również fajnie. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich nauczycieli, którzy nie mogli z nami dzisiaj tutaj być, ale bawimy się świetnie. Nie wiem, co jeszcze. Taka strona, taka
Witamy, serdecznie pozdrawiamy pana Wiesia Gołąskę i pana Wiktora Siemigę. Niestety nie mogliście tu z nami być, ale zabawa jest naprawdę dobra. Pozdrawiamy także pana Twardochleba i panią Dorotę Wrubel. Szkoda, że was tutaj nie ma. Bajo jajo. Pozdrawiamy. Oraz dziękujemy za 4 lata nauki. Tak. Wspólnej zabawy dobrej. Oh,
I'm not a fool.
Thank you.